będę pytał, a Tomek będzie odpowiadał. Bo rzeczywiście to temat jest to w pewnym sensie, albo właściwie w pełnym sensie, nie w pewnym sensie, serial autorski Tomasza Łysiaka, który go wymyślił, napisał scenariusz, jest reżyserem i jest narratorem. No bardzo żałuję, że nie mogliśmy Państwu pokazać pierwszego odcinka, czy jednego z odcinków, bo to miał być czwarty odcinek. Serial jest zmontowany, ale niestety trwa okres, ten okres postprodukcji formalnej, to znaczy pozyskania praw do archiwaliów. Tomek wymyślił sobie na szczęście i na nieszczęście, że będzie tam bardzo dużo archiwaliów także nieznanych, to znaczy pozyskanych z wielu instytucji na świecie, takich, których do tej pory w filmach o Monte Cassino nie widzieliśmy. I ten proces pozyskiwania tych archiwaliów z kilkunastu instytucji amerykańskich, niemieckich, angielskich, włoskich i innych niestety trwa dłużej niż myśleliśmy i z przyczyn formalnych nie mogliśmy Państwu tego odcinka pokazać, za co bardzo, bardzo przepraszam w imieniu własnym i także Instytutu Pamięci Narodowej, który ten serial finansuje i zamówił u nas na propozycję Tomasza. Zanim przejdziemy do opowieści o samym dziele, czyli o tych pięciu odcinkach, bo to jest 55-minutowych odcinków, czyli bardzo dużo. To jest bardzo długa opowieść pięcioodcinkowa o bitwie pod Monte Cassino, którą przecież znamy, wydaje się nam, wiemy co to było. Więc dlaczego jeszcze raz i dlaczego aż tak długi serial, Tomek? Dzień dobry Państwu. Na wstępie jeszcze bym poprosił o nierobienie zdjęć i nierobienie filmów z tego materiału. Co prawda większość to są zdjęcia z planu, ale na wszelki wypadek, żeby być też w zgodzie właśnie ze wszystkimi formalnościami prawnymi, poprosimy o nierejestrowanie tych materiałów. Drodzy Państwo, dlaczego pięć odcinków? Ta droga opowiadania o Monte Cassino zaczęła się 4 lata temu od podróży do Włoch, do Cassino i od podróży pogłębionej. To znaczy nie takiej, jak na ogół zazwyczaj to się dzieje. Ja sam i większość z Państwa pewnie, którzy byli pod Monte Cassino, czy widzieli cmentarz polski pod Monte Cassino, no jeździ do Włoch pewnym szlakiem turystycznym. Na ogół to wygląda tak, że w ramach wycieczek oferowany jest wyjazd pod Monte Cassino, wjeżdża się autokarami tą serpentyną z miast. Nie wiem, kto z Państwa był w ogóle pod Monte Cassino. Proszę mi powiedzieć, to będę wiedział. No proszę, trochę osób było, ale to jest tak, że siłą rzeczy wjeżdżając od strony miasta, wizytując ten piękny, niesamowity cmentarz polski, w ogóle nie dotykamy albo bardzo mało jesteśmy w stanie dotknąć, zrozumieć, poczuć pole bitwy. Dopiero dłuższa wizyta, pójście górami, pójście drogą polskich saperów, czyli od strony, od której Polacy walczyli o nie tylko o klasztor, ale o cały pierścień wzgórz dookoła klasztoru, pozwala poczuć i wejść trochę w bitwę, to znaczy zrozumieć ją. My wszyscy jesteśmy z Wańkowicza, tak czasami mówię. Każdy prawie z nas pewnie czytał bitwę o Monte Cassino Wańkowicza, więc my wszyscy duchowo, emocjonalnie jesteśmy tym Wańkowiczem wykarmieni i wychowani trochę na nim. Ale nawet jak ktoś czyta uważnie Wańkowicza, nawet jak ktoś przegląda te rysunki, które on sam też zresztą odręcznie robił, czy widzi zdjęcia, dalej nie jest w stanie wymyślić sobie, zrozumieć, o co chodziło tak naprawdę w samej bitwie i jakie trudności w związku z tym się wiązały. Więc to jest pierwsza sprawa, to znaczy pokazanie, chęć pokazania po raz pierwszy dobrze samego terenu bitwy. Żeby to zrobić, to trzeba uruchomić machinę produkcyjną, filmową, ponieważ nie tylko drony, bo drony, oczywiście technika dronowa w tej chwili bardzo dużo pomaga, no możemy tym dronem sobie wzlecieć, polatać między wzgórzami, ale proszę sobie wyobrazić, że to też nie wystarcza. To wzniesienie się do góry wypłaszcza widok. Wydaje się, że te góry, a obecnie one są wszystkie zielone, pokryte zieloną roślinnością,
wyglądają pięknie, ale dalej nie odsłaniają tego, czym jest teren, z którym się przyszło mierzyć aliantom. W związku z czym trzeba było stosować inne środki i wejść do środka. Wejść w bitwę, pójść drogą polskich saperów, ale nie tylko, dotrzeć na te najważniejsze wzgórza, na 593, podejść pod widmo, do Gardzieli. Myśmy w trakcie realizacji byli, i to było trudne zadanie realizacyjne niezwykle, bo z bardzo trudnym, skomplikowanym sprzętem filmowym, w miejscach bardzo trudno dostępnych, takich jak takie wzgórze Colle Belvedere, gdzie walczyli Francuzi, opowiadał kapitan Dąbrowski między innymi o korpusie francuskim, który tam walczył. Czyli w takich miejscach, żeby zobaczyć, jak ten teren wyglądał naprawdę w czasie bitwy, bez tych drzew. Były same skały i kamienie. Zresztą w ogóle ten kamienny teren powodował olbrzymią trudność dla żołnierzy w czasie bitwy. Nie tylko związaną z tym, że w takim terenie ad hoc nie można się okopać, no bo to kamienie. Dalej, niezwykle trudno się poruszać, będąc niezauważonym również dźwiękowo. We wspomnieniach doktora Majewskiego na przykład są takie opowieści, jak w nocy Polacy idą po cichu, wszyscy ubierali takie buty na gumowej podeszwie, nie te normalne, tylko na gumowej, żeby po tych kamieniach móc sobie poradzić. Wystarczyło, że jeden kamyk się obsunął. To nie tylko można było spaść w tych ciemnościach, gdzieś polecieć, połamać się, ale to budziło natychmiastową uwagę Niemców i natychmiastowe położenie ognia w to miejsce. No i druga sprawa to jest to, że każdy pocisk niemiecki, czy artyleryjski, czy z broni maszynowej, który uderzał w taki teren, powodował, że ta energia, która normalnie w ziemię wchodzi, nie wchodziła w ziemię, tylko uderzała w skały, w związku z czym to były setki, tysiące odłamków kamiennych. Z rozmów z weteranami właśnie taki obraz się wyłania. Pan kapitan Dąbrowski, zresztą tutaj w tym filmie tego nie ma, opowiadał, jak oni wyglądali wszyscy. Mówi, byliśmy takich masę czerwonych kropek na twarzy, bo te kamienie cały czas nas, no plus okulista miał dużo do robienia, oczywiście. No więc ta chęć pokazania terenu tutaj była bardzo ważna, bo ten teren w czasie bitwy o Monte Cassino był w ogóle kluczowy, absolutnie. Alianci, niestety dowództwo alianckie tego terenu nie doceniło wagi i trudności terenu, natomiast Niemcy w sposób perfekcyjny teren wykorzystali. Przygotowali linię Gustawa oraz linię Hitlera, dwie główne linie, o które bił się drugi Korpus Polski, w sposób perfekcyjny. To był majstersztyk pracy takiej fortyfikacyjnej. Te linie to nie były linie, tak jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, nie wiem, linie Maginota czy Gustawa, znaczy z betonowanymi bunkrami i tak dalej, ponieważ tego nie trzeba było robić, tam wystarczyło wykorzystać teren. Część robiono po prostu z układanych tych kamieni, a część z wybijanych dynamitem w skałach dziur. Te dziury i jak kiedyś Państwo pojedziecie, my pokazujemy to zresztą w serialu, jedną z takich kryjówek niemieckich, na wzgórzu 593, czyli centralnym, najważniejszym wzgórzu pola bitwy, wzgórzu ofiarnym, Monte Calvario się nazywa ta góra, o którą się rozbijały kolejne, wcześniejsze oddziały, zwały trupów ze wszystkich alianckich ofensyw kolejnych tam leżały. Oto wzgórze toczyły się jedne z najcięższych walk dywizji karpackiej, ogołocone, był z kamieni, kamieniste, ale z boku Niemcy mieli wykute jamy. W momencie, kiedy rozpoczynał się atak artyleryjski, a ta nawała artyleryjska była potężna, ponad 1000 dział uderzyło w nocy z 11 na 12 maja, ponad 1000 dział alianckich, więc to jasno się aż zrobiło, no ale Niemcy byli tak przygotowani, że wskakiwali do tych skał, one były do tych dziur w skałach,
i praktycznie niewiele ten ostrzał dawał, poza powiedzmy pewnym psychologicznym efektem. Po zakończeniu ostrzału artyleryjskiego mogli z powrotem wyjść, wyskoczyć i dalej walczyć, co zresztą zrobili w trakcie pierwszego natarcia polskiego. To był jeden z powodów tak wysokich strat polskich. No więc naszym zamierzeniem było, pokażmy wreszcie Polakom i światu miejsce bitwy. I pokażmy je tak dobrze i prawdziwie, jak jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ inaczej pozostanie obraz taki, jak Państwo tutaj też na festiwalu zobaczycie w filmie Czerwone Maki, czyli obraz zupełnie nieprawdziwy. Pod każdym, z każdego punktu widzenia, to znaczy zarówno terenu, jak i tego, co tam się działo w trakcie bitwy. Zresztą mój znajomy ostatnio pojechał pod Monte Cassino, a oglądał Czerwone Maki, dzwoni do mnie stamtąd i mówi: Tomek, ale to wszystko inaczej tu wygląda. Ja myślałem, że to jest tak jak w tym filmie, a jest coś zupełnie innego. No my postanowiliśmy pokazać to, co jest naprawdę. Po drugie, świadkowie historii. To jest ten skarb, z którego póki mamy szansę, trzeba korzystać. W ostatni z żyjących weteranów. Te nagrania rozpoczęliśmy przy innych jeszcze produkcjach z Maciejem, bo pracujemy nad tematem Monte Cassino z Maćkiem od 4 lat. Ostatni rozdział, najmłodszy żołnierz generała Andersa, pancerny kapitan i teraz ten serial, to jest 4. produkcja. Czyli skarb w postaci opowieści i nagrań rejestracji tych weteranów. Drodzy Państwo, to, co oni, przede wszystkim szczegóły się liczą, ponieważ historię mogą opowiadać historycy, ale ten konkret, życiowy konkret, zarówno w łagrach, zarówno w Sowietach, jak i później w trakcie całego szlaku i wreszcie w czasie samej bitwy, to jest skarb, ponieważ pozwala wejść w emocje, sposób myślenia i przeżywania żołnierza. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dobrze uruchomić sobie sami wyobraźnię dotyczącą bitwy. Oczywiście ta opowieść z punktu widzenia historycznego, generałów, ruchów jednostek i tak dalej też jest niezmiernie ważna, ale skarb w postaci weteranów to jest coś niesamowitego. Więc mamy tych nagrań trochę. Nagraliśmy weteranów, którzy żyją w Polsce i na emigracji, co jest niezmiernie ważne, bo ten los drugiego korpusu to w dużej mierze po wojnie również gorzki los emigracyjny. Więc udało nam się ich ponagrywać. Mamy również nagrania... Kilku z nich odeszło w międzyczasie. Kilku niestety odeszło, tak jak kapitan Szwender czy Leon Piesowocki, ale również mamy nagrania dzieci, weteranów, również zagranicznych. I udało nam się nagrać Dona Halversona, weterana 34. Dywizji Amerykańskiej Red Bull. I teraz jak doszedłem do tego punktu, do Dona, czyli do 34. Dywizji Amerykańskiej, to docieramy do kolejnego niezmiernie ważnego aspektu. Mianowicie takiego, że to Monte Cassino, o którym wszyscy wiemy, ale czy wiemy, no właśnie, że to Monte Cassino dla nas jest taką wybitnie polską historią, że my wszyscy o Monte Cassino wiemy, słyszeliśmy i każdy z nas śpiewał Czerwone Maki o Monte Cassino, na Monte Cassino, w związku z czym samo hasło jest wśród tych wszystkich sztandarowych najważniejszych i trochę przez to tracimy taką perspektywę, że przecież braliśmy udział w bitwie narodów, w której tam na ziemi włoskiej od stycznia, już od maja, od 17 stycznia bili się Amerykanie, Nowozelandczycy, Brytyjczycy, Hindusi, Marokańczycy, Francuzi, Japończycy, Meksykanie. Generał Aleksander wymienił 22 narody po stronie alianckiej, ale po stronie niemieckiej jeszcze też było sporo, bo to wcale nie byli tylko Niemcy. W związku z czym tam cały świat się spotkał.
Tam się spotkał cały świat i brał udział w najkrwawszej, najcięższej, najtrudniejszej bitwie frontu zachodniego, porównywalnej czasem, tak jak Matthew Parker to porównał, do bitwy pod Stalingradem na froncie wschodnim. My, Polacy, wzięliśmy w niej udział zarówno na początku, jak i na końcu. Polscy komandosi bili się już w pierwszej styczniowej bitwie, o tym też opowiemy w tym serialu, ale również postanowiliśmy opowiedzieć, dać ten kontekst zagraniczny. Opowiedzieć o trzech poprzednich bitwach. Bitwa Monte Cassino to tak naprawdę seria czterech bitew. My, Polacy, wzięliśmy udział w czwartej decydującej. Czwartej, która też kosztowała masę krwi, ale to, że się udała, była wynikiem wyciągnięcia wniosków ze wszystkich błędów popełnionych w ciągu trzech poprzednich ataków, trzech poprzednich bitew alianckich. I to jest kolejne nowum, które postanowiliśmy wprowadzić w tej opowieści, to znaczy otworzyć się. Opowiedzieć oczywiście o Polsce jako, to jest oczywiście serial czysto polski, opowiada o przede wszystkim o losie Polaków, ale właśnie nie tylko. Cały odcinek trzeci to jest odcinek międzynarodowy. Bitwa narodów. Słuchamy nie tylko dzieci tych weteranów, Anglików, Nowozelandczyków. Mamy Hindusa genialnego, słuchajcie, spotkałem go na cmentarzu Commonwealth, czyli cmentarzu wspólnoty brytyjskiej w Cassino, gdzie jest pochowanych 4700 Brytyjczyków, a 4000 nazwisk są nieznane, na stelach są wypisane. No i przyjeżdżamy, a tam facet chodzi z harmonijką ustną i gra jakąś pieśń. I się okazuje, że to jest syn żołnierza hinduskiego, również żołnierz, emerytowany już pułkownik, który śladem ojca przyjechał do Włoch i z taką misją grał na tej harmonijce pobudkę wojskową jako taki hołd dla żołnierzy hinduskich w tej części hinduskiej. Zaczynamy rozmawiać. On mówi o Hindusach, my mówimy o Polakach i dzieje się coś niesamowitego, bo mamy coś wspólnego opowiadamy. To samo z Brytyjczykami, Amerykanami, którzy tam przyjeżdżają. A więc jest szansa, żebyśmy tę historię polską opowiadali nie w taki sposób, że oto my powiemy do świata, słuchajcie, bo mamy naprawdę wyjątkową historię, wy się nie liczycie, posłuchajcie tego, jacy to my byliśmy świetni. W takiej sytuacji psychologicznie nikt nigdy nie chce słuchać. I nie będzie nas słuchać. Ale jeśli opowiemy o tym, jacy my byliśmy świetni, ale uchylimy symbolicznie kapelusz, czy czapkę wojskową zdejmiemy i powiemy, ale wy też tu naprawdę dokonaliście niesamowitych rzeczy i też tu przelewaliście krew, no to zupełnie inaczej się będzie to wszystko odbierać. No i z tego też powodu sięgnęliśmy po historyków nie tylko polskich, bo w tym filmie również jest taka warstwa opowieści eksperckiej, historycznej. No mamy gwiazdy, można powiedzieć, jeśli chodzi o Monte Cassino. Mamy opowieść Matthew Parkera, autora, taki, ci z Państwa, którzy mają biała tak monografia bitwy o Monte Cassino, to Matthew Parker i drugi wspaniały brytyjski historyk, Peter Caddick Adams, to znowu z takiej czarnej serii, jest ta czarna o Monte Cassino, więc oni też nam opowiadają nam historycy włoscy, polscy oczywiście, profesor Kirszak i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taki miks opowieści reporterskiej na miejscu, wywiadu z weteranami, rozmów z historykami, polskimi, ale również brytyjskimi, włoskimi. Mówimy w tym serialu w różnych językach, a do tego dodaliśmy również pewne walory artystyczne. Jeszcze bym ze swojej perspektywy powiedział trochę o tym, bo ja byłem takim interesującym się historią człowiekiem, który o tej bitwie wiedział właśnie tylko to, że Polacy
poszli, zwyciężyli, wielu zginęło. Zginęło około 1000 Polaków, a w bitwie po stronie alianckiej zginęło kilkadziesiąt tysięcy. Około 55 tysięcy bodajże zabitych i rannych. Czyli zanim zginął ten polski 1000, czy równolegle z nimi zginęło kilkadziesiąt tysięcy, tak jak mówił właśnie Tomek, także Marokańczyków, Hindusów, Nowozelandczyków, Amerykanów, Brytyjczyków. To była ogromna, ogromna danina krwi w bardzo trudnych warunkach, także po stronie niemieckiej, po której zresztą też walczyło iluś Ślązaków czy Polaków po prostu. I to pokazanie tego kontekstu, ogromu tego kontekstu, czym była ta bitwa, jak ona była ważna, bo przed lądowaniem w Normandii oczywiście, ona mogła w ogóle zdecydować o losach świata, bo gdyby, krótko mówiąc, to natarcie poszło szybciej, to być może od południa armie alianckie zajęłyby Europę Wschodnią, być może losy świata potoczyłyby się inaczej. Ale było Monte Cassino, ono zamykało drogę na Rzym. I trzeba było tę drogę otworzyć, bo ci którzy z Państwa, którzy widzieli, no to widzą, że to jest po prostu wielka góra nad drogą. Jest droga na Rzym. I jak się tę górę ma, to się tę drogę tak strzeliwuje, że nie przejedzie. Nie przejedzie armię, nie przejadą wojska na Rzym. W związku z czym ona była kluczowa, żeby tę górę zdobyć. I to, jak ogromną daninę krwi dali alianci, dopiero w tym serialu, dopiero kiedy realizowaliśmy ten serial, zrozumiałem, jak ważna była to bitwa. Nie jedna z bitew. To była najważniejsza bitwa do momentu Normandii oczywiście, frontu zachodniego i mogła zmienić losy świata, losy Europy. I to właśnie, że mamy tam tych Kadika Adamsa, czy Parkera, czy innych profesorów, wybitnych historyków zachodnich, którzy pokazują ten kontekst. Mówią nie tylko o losach całej bitwy, o taktyce, strategii, detalach, ale także o Polakach, o bohaterstwie Polaków, że to oni mówią, nie my, jacy byliśmy fajni, tylko oni mówią, jak wielkim uznaniem, estymą mówią o roli polskiej. To dopiero, to widać w kontekście, dopiero z tego pomysłu 5 odcinków, które zaczynają się, gdzie historia zaczyna się od Syberii, prawda, od 1939 roku, od wywózek, tak to Tomasz wymyślił i tak to zrobiliśmy. Dopiero to pokazuje kontekst, to znaczy, jak mówimy tutaj na tym festiwalu często o tym, jak opowiadać historię młodym, ale też samym sobie, no to wydaje się, że ten serial wnosi coś bardzo ważnego, to znaczy szerokie pokazanie kontekstu międzynarodowego. Nie, że to jest nasza partykularna historia, tylko że to jest, jak bardzo dotyczyło to losów świata i jak bardzo był nasz los wpisany w losy świata. I zanim, znaczy teraz mówimy o samej bitwie, ale to, co Państwo widzicie na tych fotosach, niestety nie możemy pokazać filmu, tak jak mówiliśmy, ale na tych fotosach, to jest część, Tomasz nazwał to artystyczną, to jest część również, która świadczy moim zdaniem o wielkiej wyjątkowości tego serialu. Ja jeszcze powiem swoje zdanie o tym za chwilę, ale naprawdę najpierw proszę Cię, opowiedz o tej metodzie, bo jedną z metod jest narracja autorska. Tomasz jako narrator chodzi po tych miejscach, rozmawia z ludźmi, rozmawia ze świadkami, podnosi odłamki, podnosi jakieś pamiątki, jest w tych wszystkich miejscach. Ale oprócz tego jest pewien rodzaj inscenizacji. Opowiedz, co to takiego. Drodzy Państwo, postanowiliśmy w filmie dokonać pewnego zabiegu, nakręcić pewne fabularyzowane sceny. Wyszliśmy z takiego założenia, że teren bitwy obecnie się zmienił tak, że trudno jest wśród tych zielonych, pięknych wzgórz pokazywać horror bitewny tamtych dni. Po drugie, jesteśmy filmem dokumentalnym, a nie fabularnym, w związku z czym nigdy nie będziemy się mogli ścigać budżetowo z wielkimi produkcjami, w których wystąpi masę statystów i będą gigantyczne efekty. W związku z czym postanowiliśmy się skupić na żołnierzu, być bardzo blisko niego i wejść mu prawie w oko. Jak? Pomysł był taki,
Myśmy kiedyś z Maciejem robili taki cykl filmów o Warszawie, gdzie zacząłem testować taką metodę, a teraz ją rozwinęliśmy, nazwaliśmy ją sobie roboczo Mannequin Challenge. No, to kiedyś studenci robili taką rzecz, że się ustawiali w takich pozach nieruchomo, a kamera latała dookoła nich. Że aktorzy, statyści, rekonstruktorzy ubrani w mundury, posiadający broń, upozowani w scenę bitewną, zamierają w ruchu, tak jakby się wszystko w stopklatce zatrzymało, ale nie jest to żaden efekt specjalny, tylko oni się zatrzymują, a my niejako fruwamy kamerą dookoła nich i później pokazujemy to w zwolnionym tempie, czyli zupełnie tak jakby świat, czas się zatrzymał. Jakby czas się zatrzymał, a my moglibyśmy wejść w tą sekundę, w której oni biegną do ataku i w trakcie tej sekundy przyjrzeć się temu, co nas interesuje. Co on ma na twarzy, co ma w oczach, a co ma za plecami, a jak wygląda jego ręka, a co się dzieje za jego tutaj, za chlebakiem, a jak wygląda stopa, a jak jest wykrzywiona twarz tego rannego. I powiem Państwu, że było to niesamowite doświadczenie i dla ekipy, i dla tych wszystkich osób, które grały w tym filmie, bo grali zarówno aktorzy i rekonstruktorzy włoscy, jak i polscy. Wszystko kręciliśmy w autentycznych miejscach i to jest walor nieprawdopodobny tych scen. Czyli w tych miejscach, dokładnie w tych, w których do ataku szli żołnierze polscy, czy brytyjscy, czy amerykańscy, bo robiliśmy te zdjęcia, no nie tylko, jakby opowiadamy całą bitwę, w związku z czym tam jest dużo takich zdjęć dotyczących ataków Amerykanów, forsowania rzeki Gari na łodziach, budowania mostów, no szereg bardzo różnych ujęć, różnych tych formacji wojskowych, ale wszystkie zawsze w tej samej metodzie i one były niezwykle wymagające dla nich. Przyjechała też grupa z Legnicy, byłych wojskowych i uczniów ze szkół mundurowych, z klas mundurowych, dla których było to niesamowite doświadczenie i chyba mogę powiedzieć Maćku, że oni pomimo naszych usilnych próśb i nalegań nie wzięli od nas ani grosza za to. Bo powiedzieli, że nie dlatego to robią, tylko przyjechali z młodzieżą w ramach projektu, powiedzmy, edukacyjnego. Chcieli to zrobić. I dla nich to przeżycie, że oni w tych mundurach, dokładnie w tych miejscach, idąc do ataku albo wyciągając rannego spod ostrzału, dla nich było to i dla nas wszystkich było to niesamowite przeżycie, ale też była to dla nich bardzo trudna rzecz do zrobienia fizycznie. To nawet ci żołnierze, emerytowani komandosi, wiecie, powiedzieli mi to my, myśmy tutaj tak dostali w palnik, że ja nie pamiętam, żebym w wojsku tak dostał, bo karabin jest ciężki. Gdzieś w tych górach, na tych kamieniach tu biegnę, tu mam tylko na czubkach palców mam się utrzymać i teraz utrzymaj go nieruchomo tak. On nie może drgać. Tu musi być nieruchomo. Wiatr wieje w oczy, nie mogę mrugnąć. Jak mrugnę, całe ujęcie powtarzamy jeszcze raz. Zatrzymane. To znaczy był atak. To jest bardzo starannie reżyserowane. Było wyreżyserowane, ale w sensie atak, który nagle robimy stop. I oni muszą to utrzymać. Tak. I teraz cała rzecz również była wybitnie trudna nie tylko dla nich, ale też dla samej ekipy realizatorskiej. Bo teraz proszę sobie wyobrazić. Wszystko realizowane przy użyciu Steadicamu, który waży kilkadziesiąt kilo. Czyli ciężkiej kamery na takiej zbroi, którą nosi. Bo ta kamera musi latać, tu głowa, tu ręka i tak dalej. Ona musi się łagodnie przesuwać i krążyć łagodnie. A teraz uwaga, wszystko robimy w górach. Wśród tych kamieni, tu ślisko, tu wieje, tu błoto, jedno potknięcie i całe to wszystko poleci. Więc asekuracja. Dla członków ekipy tej filmowej
operatorów, czyli całej tej ekipy technicznej, nazwijmy to, było to również niesamowite wyzwanie technologiczne, ale wszyscy też, i to się dla mnie bardzo liczyło, wszyscy byli świadomi tego, co robią i dlaczego robią. Co w tym świecie profesjonalnym nie zawsze bywa, no bo przyjeżdżamy, robimy różne projekty, biorę pieniądze po prostu za to, co robię, jestem fachowcem i to są rzemieślnicy i chwała im za to, że robią dobre rzemiosło. No ale wiecie Państwo, jak widać było, jakie ich są reakcje po ostatnich ujęciach, po tym przydomku doktora, po tym wszystkim, co żeśmy tam przeżyli, to się też i w ekipie, w tych wszystkich ludziach się tworzy coś niesamowitego. Jest to jakieś wspólne doświadczenie pracy przy takim projekcie i sobie myślę, że też dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy wzięli w nim udział, to będzie coś absolutnie niezapomnianego. To też było w nich widać, w tych młodych chłopakach, którzy się wcielili w tych żołnierzy. No ale oczywiście najważniejszy potem jest ten efekt na ekranie. Ja jeszcze pozwolę sobie z punktu widzenia producenta troszeczkę się... Poczuję się cały czas odpowiedzialny, że Państwo nie zobaczyliście tego odcinka, ale, i myślę, że reżyser to docenia, było też tak, że Tomasz ciągle wymyślał nowe sceny. To znaczy napisał scenariusz, który zamówił u nas Instytut Pamięci Narodowej, ale Tomek miał ciągle nowe pomysły. Sytuacje, konteksty prowokowały do wymyślenia nowych scen, nowych sytuacji i myśmy zrealizowali już nie wiem ile, ale wiele, kilkadziesiąt tych scen, których tak naprawdę nie było w scenariuszu, które były dodatkowym pewnym elementem i trochę być może z tego powodu dłużej trwa postprodukcja, ale dzięki temu na pewno serial jest lepszy. Na pewno jest lepszy, a druga taka rzecz, którą ja ciągle już to Tomkowi mówiłem parę razy, mi zawsze jest trochę żal, jak on tak opowiadał dokładnie, że to byli naprawdę aktorzy, którzy tak zastygli na te kilkadziesiąt sekund, bo oglądając to nie ma tego pewności, co się właściwie wydarzyło. Czy to byli aktorzy, czy to jest jakaś magia, czy to jest rzeczywiście po prostu taka postprodukcja, którą można zrobić, czyli że każdy aktor został wymodelowany, jak to teraz można zrobić, prawda, jak w hollywoodzkich studiach Disneya czy innych robią i że czy to tak było zrobione. Bo jest w tym, jak Państwo to zobaczycie, to myślę, że się zgodzicie, jest takie poczucie, co Tomek nazwał zatrzymaniem czasu. Ja myślę, że to nawet zyskujemy w pewnym sensie taką, no bo były kiedyś nawet w XIX wieku tak zwane żywe obrazy, prawda? Odsłaniano kurtynę i tam był jakiś obraz zaaranżowany, zwykle to była jakaś scena antyczna. A tutaj wjeżdżamy tą kamerą, okrążamy tych chłopaków w trakcie walki i to jest jakiś wręcz element dla mnie w ogóle nadprzyrodzony, prawie boski. To znaczy zyskujemy jakąś taką moc obejrzenia w zatrzymanym czasie ze wszystkich stron danego człowieka, jego emocji, całego kontekstu i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo mocne, znaczy sprzężone z tymi opowieściami weteranów czy z tymi prawdziwymi miejscami, że to bardzo tworzy bardzo sugestywną i mocną całość. Nie mamy wiele czasu, właściwie jesteśmy po czasie, ale może Państwu oddamy jeszcze głos, jakieś pytanie poprosimy. Grzegorz Szyle, myśmy się spotkali kilka razy wcześniej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o drugi korpus, który przeszedł z Syberii do Persji, to ja mam taką pamiątkę z tamtego czasu, bo przyszła do nas, ja mieszkam w Norwegii, przyszła taka ciotka norweszka stara, która mieszkała w tym czasie w Persji i mówi, masz Grzegorz tutaj ode mnie taką pamiątkę, ja to kupiłam od Polski, od Polaków, którzy przyszli do Persji razem z armią, z drugim korpusem. A mówi, pani Janina, która wyszła za mąż, za naszego inżyniera, z nią jeszcze do tej pory mam kontakt. Ja mówię, to historia była z lat 80., także ta ciotka już nie żyje, ona wtedy miała około 90 lat. Także ten kubek mam jeszcze i to jest taka pamiątka. Wiem, że to przeszło przez Syberię, Persję i trafiło do Norwegii, ale do polskiego domu. Dziękuję panu za ten głos i to rzeczywiście jest tak, że przy pracy, jak spotykamy ludzi
często gdzieś tam przypadkowo się okaże, czy to, nie wiem, w hotelu, gdzie pracowaliśmy, czy w jakichś, no, te ścieżki się przecinają i co chwila spotykamy kogoś, kto mówi, opowiada nam, słuchaj, mam dziadka, mam stryja, u mnie w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też kolejny niezmiernie ważny element, jak to Monte Cassino dotyczy, bezpośrednio dotyczy tylu z nas, tylu rodzin polskich. Więc ten element jest niezmiernie istotny i w ogóle sposób reagowania, przeżywania tego wszystkiego przez dzieci żołnierzy drugiego korpusu jest ważny. Szczególnie, że wielu z nich przez wiele lat nic nie mówiło, bardzo mało mówiło. Jak wiemy, za czasu PRL-u no, był to temat niebezpieczny, w związku z czym woleli ci żołnierze dzieciom nie opowiadać, bo dziecko powie w szkole i za chwilę będzie problem. Tak? To była pierwsza sprawa. No a druga sprawa była taka sprawa psychologiczna, bo ja myślałem, że to dotyczy tylko Polaków. A potem się okazało, że praktycznie ta sama rzecz, i myślałem, że to tylko ta kwestia perelowska właśnie, że tu coś to też, ale to samo praktycznie opowiadali mi synowie żołnierzy właśnie nowozelandzkich, brytyjskich czy amerykańskich, ale jakby z innego powodu. Oni mówili, to dziwne, bo tata nic nie opowiadał nigdy o tym. Jak pytaliśmy, to bardzo mało i dopiero później właśnie, ja mówiłem trochę przed projekcją filmu o kapitanie Dąbrowskim, o właśnie Marku Arinasie, który o tym ojcu opowiadał, który miał koszmary nocne. To, co państwo widzieli, myśmy robili, tutaj chodzą te zdjęcia Amerykanów na łódkach, robiliśmy to przekraczanie rzeki, tam się działy potworne rzeczy. No i że się śniło im to, że ci ranni pod wodą łapią ich za nogi, za kostki. I że ktoś się budzi z krzykiem w środku nocy, 30 lat po wojnie, że mu się śni, że znowu go pod wodą ktoś łapie za kostkę. Te obrazy, powiem państwu, przez rok, ponad rok pracy nad tym filmem, dzień w dzień, czasami noc w noc, i przesiąknięciu tymi wszystkimi obrazami dopiero bardzo mocno dociera koszmar, potworny koszmar tego piekła, który oni tam przeżyli. Czasami na niektórych zdjęciach archiwalnych z Instytutu Sikorskiego widać polskich żołnierzy w takich maskach jakby, w takich szalach tutaj pozakładanych. Z jakiego powodu? Ponieważ wszędzie leżały trupy. Te trupy, bitwa trwała od stycznia i tych trupów nie sprzątano. Był potworny smród, taki, że nie dało się wytrzymać. I do tego muchy. To są proste rzeczy niby, ale one powodują, że wytrwanie w takich warunkach, prowadzenie walki jest czymś wybitnie trudnym. I nagromadzenie teraz tych obrazów powoduje, że człowiek zaczyna sobie wyobrażać, co teraz ten człowiek, który tam był i to widział, te wszystkie potworności, co on przeżywał. Opowieść doktora Majewskiego z domku doktora. Polecam książkę tą, Medycyna doktora Majewskiego. Tam jest taki fragment, w którym on, i myśmy taką scenę inspirowaną, bo inspirowaliśmy się wieloma rzeczami, łącznie ze słynnym zdjęciem doktora religii. Pamiętacie państwo to zdjęcie takie, że tak siedzi? To zrobiliśmy jedną ze scen właśnie doktora Majewskiego w namiocie przy domku doktora. Dokładnie z tego zdjęcia, że to się od tego zaczyna. I kamera wyjeżdża przez zwały rannych, trupów i tak dalej, ponieważ on zapisał, ja już nie miałem siły. Usiadłem w pewnym momencie i już nie miałem siły. A przychodzi żołnierz, wstaje i mówi, jestem ranny. Ja się obracam go plecami i widzę, że on ma tam zdarte w ogóle gdzieś łopatkę widać, wiecie, ma zdarty kawał ciała.
opatruje go. A on w tym amoku wojennym, w tym szoku, normalnie to powinien leżeć i się zwijać, a on mówi: wracam. I idzie dalej się bić. No to są rzeczy tak niebywałe, nie, po prostu nie, że one w jakiejś mierze to wszystko, co jest piękne w bitwie o Monte Cassino, takie słoneczne, na tym ta flaga, wiecie, na tych gruzach i tak dalej. Oczywiście to jest piękne, ale być może jest tym piękniejsze i mocniej się poczuje i zrozumie, co oni tam przeszli, żeby móc to zrobić. Nie, coś niebywałego po prostu. Więc poziom szacunku i naprawdę, no, człowiek nie znajduje słów, żeby powiedzieć, czego wyście tam po prostu dokonali. Jeszcze jedno, i to wszystko są opowieści prawdziwe. Łącznie z tymi, w których ktoś nie daje rady, siada gdzieś, właśnie takie idę, biegnę, patrzę, ktoś siedzi. Tu kule gwiżdżą, on mówi: ja nie dam rady, ja już nie dam rady, nie pójdę dalej, nie dam rady. Jeden da radę, drugi nie da rady. Ale nagle dzieją się takie rzeczy jak porucznik Leśkiewicz, 4. kompania, 17. baon, zdobywanie San Angelo. I to jest 17 na 18 maja. I właśnie jest tak, że jest ciężko. Że już nie dają rady ci żołnierze, że zalegli w tych kamieniach, że jest iluś rannych i tak dalej. I on zaczyna śpiewać hymn. Zaczyna śpiewać hymn i między tymi kamieniami nagle inni zaczynają śpiewać hymn. I nagle wszyscy wstają i biegną do przodu. No przecież to są rzeczy w ogóle niebywałe w tym wszystkim. Jakby ktoś powiedział, gdybyśmy robili film fabularny i taką scenę w nim dali, to każdy nam powie, ale przeginają z tym patosem. No przegięli, no przecież coś takiego niemożliwe, żeby coś takiego się działo. Niemożliwe, ale się działo. Działo się, że umierali i mówili, umierając do tego kolegi, zakrwawieni za Polskę. Chyba za Polskę. Chyba musimy kończyć. No. Ja tylko powiem jeszcze ostatnie zdanie, jeśli można na koniec, że to była wielka przygoda, ten serial, i bardzo mam nadzieję, że Państwo go niedługo zobaczycie, w jaki sposób no to Instytut Pamięci Narodowej zdecyduje, ale dla mnie też niesłychanie ważne było to, i tu się z Tomaszem zgadzaliśmy, żeby ten serial, ta opowieść pokazywała sens ofiary. Nie, że to było bez sensu, bo daleko od Polski, bo Polska 1500 kilometrów, że to miało sens, bo to było na drodze do Polski i że tak się ten serial też kończy, budując nadzieję. I bardzo się cieszę, że tak się kończy, a nie jak wiele polskich filmów, które pokazują bezsens walki o Polskę, bo my pokazujemy właśnie sens ofiary i nie tylko duchowy, ale także bardzo, bardzo praktyczny. Bardzo liczę, że Państwo niedługo ten serial zobaczycie. Tomasz Łysiak, autor serialu Szlak nadziei.